Dzień dobry, witamy wszystkie miłośniczki, miłośników hodowli gołębi pocztowych. Z tej strony Wiesław Mielczarek tutaj i obok mnie Kacper. Mój wnuk Kacper. Także w tej chwili no, tworzymy taką już jak gdyby pełną rodzinę hodowlaną. Brakuje oczywiście syna, który akurat jest w pracy. I drugiego wnuczka. No i drugiego wnuczka. Jest ale w przedszkolu. To, także zapraszamy do obejrzenia filmu i dziękujemy za poświęcony czas. Teraz może na początek podsumujmy troszkę tych lotów, które się już odbyły, a odbyło się jednak 5 tych lotów. Łatwe one nie były, bo w sumie były, potrzebowały gołębie jednak dosyć sporo czasu, żeby z tych lotów wrócić. W sumie loty były przeważnie pod wiatr lub spychający, także no nie miały łatwo. Parę tych setek kilometrów już mają w skrzydłach. Także tutaj, no, jak do tej pory, powiedzmy, że no, nie jest źle. Tutaj w naszej hodowli mojej z synem wygląda to nawet całkiem dobrze, gdzie to są, tak jak mówię, początkowe loty, a znów od strony tutaj wnuczka. On lotuje tymi gąbkami właśnie rocznymi, które z tamtym roku zdobyłeś które miejsce? 10 w Polsce. 10 właśnie miejsce, tymi młodymi zdobył 10 miejsce w Polsce. No w kategorii młodych. W kategorii młodych, tak, oczywiście. I w tej chwili, no wiadomo, no, one są przeznaczone głównie u niego, są zatrzymane w jego gołębniku, no i on sam sobie z nimi radzi oczywiście z moją pomocą, wiadomo. No, w tej sytuacji teraz może powiedz coś, pokaż listy, jak tam wygląda sytuacja u ciebie z tymi gąbkami rocznymi, tak? Jak to się przedstawia? Przypomnijmy, ile Kacper ma lat? 13 będzie miał, tak? 13 lat. Młody hodowca, 13. No, że będziesz miał już teraz 13, tak? No, dlatego jest w tandemie z mamą między innymi, tak? No, bo wiadomo, że nie może ten. Ale w sumie jeździ na punkty wkładań, on wkłada te gołąbki, on je koszuje. Także no, przekazuję po kolegom i jadą z nimi, no bo wiadomo, że my mamy całkiem inny punkt wkładu. Ale tutaj no, to proszę Cię. To jest lista z Rawicza i 150 km około do nas tutaj. No, także zacząłeś od pierwszych gołębi, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no pierwsze cztery buchły. No później 15, 23, 28, tutaj no i znowu widzę, no 30, tu znów się posypnęły, 37. No jak na roczne gołębie, prawda, no to myślę, że jeszcze, no też konkurencję masz dużą, prawda, dużo silnych hodowców jest. No powiedz coś o kolegach, którzy ci też pomagają na tym punkcie wkładań. No. Podziękuj im, że traktują cię jako młodego hodowcę bardzo porządnie. Także no jest wszystko ok. Tutaj mamy rzepin. No, jaki masz lot? Rzepin, tak? 320 km. O, tu już jest 320 km. No to tutaj już. No i ciężkawy był ten lot. O, burza nam. No, no, pokaż też do tego. No, też to nieźle wygląda. Też zacząłeś pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No pięknie. Pierwsze pięć na odbite. No, pierwsze pięć znów na oddział gołąbków odbite. Teraz mamy ten lot, co teraz był. Aha, teraz to miałeś ostatni, teraz sobie. Też rzepin, też 320. Aha, bo to drugi rzepin, żeście mieli, tak? Powtórzenie. No, no to, tak, jak gdyby, no ale powiedzmy, że to jest kserokopia pierwszego lotu, albo nawet lepiej jeszcze, tak? No lepiej jeszcze masz. Pierwsze trzy na oddział, później jest. No, pierwsze trzy masz, później kolega tutaj odbił, później znów ty masz, tak? No, o kurde. Cztery, o, no. No i tak. No, w sumie lotujesz grupą. Siadły, nie chciały siadać. No nie chciały, właśnie jeszcze parę kółek zrobiły, zanim usiadły. Nie, to było nie na tym locie, na tym poprzednim chyba tak miałeś. Na tym poprzednim ci nie chciały usiąść. Bo tak później pokażemy tam, jak tam wygląda twoja sytuacja. U niego w tym gołębniku tam nie jest nic specjalnego, po prostu są te gołąbki tak trzymane.
One mają po prostu do domu wracać i wracają, a jak to wiadomo, że niektóre hodowcy mają super piękne gołębniki, a jedna gołąbki może nie chcą do takich gołębników wracać, a tutaj jest normalnie, zwyczajnie, tak tutaj u nas jest, nie ma jakichś tam dodatkowych udogodnień. Cały czas jest praktycznie jedno i to samo. Teraz samiczki akurat trzymamy cały czas, zresztą pójdziemy tam, to później pokażesz. Cały czas są trzymane na wolierze, widzisz, deszcz pada, leje. Widzę, żeby się pewnie wykąpały, bo stoją wszystkie przy tym, ale to może później skorzystają z tego. Ale dobra, powracając teraz do naszych gołębi, moich z synem. Tak, bo to były wyniki, bo to były wyniki Kacpra, tak? No także tutaj koledzy hodowcy... Z Kłobucka, oddział Kłobuck, tak, 0,50. A tutaj co tutaj u nas i właśnie tutaj będzie taka ciekawa rzecz, że gołębie roczne u Kacpra, bo są wiadomo, no, różni to hodowcy bo mówią, tak? Tylko roczniaki, tam ma chyba trzy chyba samiczki miałeś, tak? No teraz już dwie. Czy dwie ci zostały? Bo no, trzy samiczki miał takie, które były przy wdowcach. No i on je tam zabrał, bo nie były na spisach tutaj wcześniej, no to po prostu je sobie tam zabrał, ale taki gołąb, który nie jest lotowany rok, dwa, one wracają, tylko że wracają po prostu konkursie. Po konkursie, no to już gołąb musi być lotowany, tak każdemu powtarzam od początku do końca, jeżeli gołąb nie będzie lotowany, to nic z niego nie będzie, bo dobra, będzie wracał, to jest jeden na sto, który poleci, ale dobra, wracajmy do gołąbków tutaj naszych i tutaj właśnie to, co wspomniałem wcześniej. Ta sytuacja taka, tak, Kacper ma te roczne gołębie i widzieli koledzy hodowcy, jak te gołąbki sobie radzą, jak one lecą. No teraz będą miały 500, także coś tam będziesz szykował, te tak? Te bez konkursu na pewno, pójdę mi te, co mają wynik w A, też nie. No te tu nie dasz, tak? No wiadomo, że te zostaną. No i możesz powiedzieć, bo wynik w A masz 70, ile to? 9 na razie, tak? 79 teraz. No, także tymi rocznymi gołąbkami 79. W sumie, po tych lotach, i tak? Dzieli nas tylko od kolejnego zawodnika równe 100 kofi. No to wiadomo, że jakaś tam przewaga jest, ale chodzi tutaj też głównie o to, że jeszcze dwa loty są do tej kategorii A, tylko tyle, że teraz masz, bo właściwie cały okręg mamy loty 500, także tutaj jak gdyby, no wiadomo, to już nie są loty do kategorii A, tylko 3 tygodnie, bo to są 3 500 pod rząd. Później znów wrócimy do tej krótszego kilometraża, no ale to już takie gołębie, które nie będą lotowane i ten to już tak, szczerze mówiąc, nie bardzo wierzymy w to, że ci poprawią, co nie, bo to już wyjdą z formy, nie będą chciały, pióra pewnie posypią się po nich, także no nie wiadomo, co z tego wyniknie, no ale w sumie jest dobrze. Nie nakręcamy się. Nie nakręcamy się, tak, masz rację, nie nakręcamy się. No a tutaj jeszcze tak, mówiąc właśnie o tych, porównując te wyniki, porównując te gołębie młodych, bo powiem szczerze, no niektórzy hodowcy mają pretensje, a czemu my tam po prostu tych gołębi tyle konkursów zdobywa czy coś. No i tutaj właśnie chciałbym nadmienić, że sytuacja taka jak jest u Kacpra, u wnuczka i lotując tutaj tymi gołębiami, gdzie ja z synem lotuję, z Przemkiem, wkładając te gołębie na te loty, my jesteśmy, wiadomo, na jednym z krótszych kilometraży, najkrótszych kilometraży. Oddział jest rozciągnięty dosyć daleko, także tu rozbieżność jest w sumie duża. Kacper lotuje znów odwrotnie, jest jednym z najdłuższych kilometraży w oddziale Kłobuck tutaj. W sumie drugi najdłuższy. No tak, no ale jeszcze tam mają na tym, no to nie, no z Grodziska masz, oni mają dłuższy kilometraż, no, ale jesteś jednym z dłuższych. Na pewno w pięciu. No w pięciu, jednym z dłuższych kilometraży. I tak jak tutaj żeśmy widzieli, gołębie siadają po czole, tak? I to są roczne gołąbki. I teraz powróćmy do tej mojej sytuacji, gdzie ja z synem lotuję. I tutaj, gdzie jest ten najkrótszy kilometraż, jest ta sama sytuacja. I teraz ktoś powie, bo ja zmierzam cały czas do tego, że ktoś powie, że o, bo dobra, bo on mieszka na krótkim kilometrażu, wiatr mu sprzyja, czy mu tam nie sprzyja ten wiatr. I teraz mamy przykład. I właśnie do tego dążyłem między innymi. I mamy teraz przykład, jak potrafią, jeżeli są dobre gołębie, dobrej linii, dobrze wychowane, dobrze utrzymane te gołębie, jak one potrafią sobie radzić, czy to będzie pod wiatr, czy będzie z wiatrem. Jedynie co, w moim osobistym odczuciu, najgorsze są wiatry mocne, silne, boczne. Bo wtedy niestety te gołębie
wracają nie z tej strony, co powinny i tutaj dzieją się różne rzeczy, także tu można mieć jakieś tam po prostu ale aluzje do tego, że no dobra, przyleciał temu, nie tamtemu, nie ten, który się chciało, no bo to tak jest. Ale tutaj właśnie tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, Kacper jest na jednym z najdłuższych kilometrażów, my jesteśmy jednym z najkrótszych na tych kilometrażów. Loty są podobny kierunek. Nie ma tak, że jedne są kurde z całkiem zachodu, drugie są z całkiem północnego zachodu. Loty są zbliżone, tak? Tylko powiedzmy, że tam godziny wypuszczenia i parę kilometrów różnią się od siebie. No i teraz zobaczmy listę właśnie, nie to żebym się tutaj kurde chciał chwalić, ale chcę to tylko udowodnić. Weźmy tutaj listę po kolei. Jak gdyby te, co są. No lot tu jest, skąd tu lecą? Tego pitu, to jest pierwszy lot, no które tych lotów akurat my tak nie uważamy za hodowców różnych. No, hodowców właśnie, no hodowców mamy w sumie wkładało 100, no 100 hodowców, także no nie jest jakoś tak, że leci nas tutaj powiedzmy 30 czy 40, bo jest grupa hodowców i to mocna, silna grupa hodowców, którzy powiedzmy 15 hodowców mogę wymienić w każdej chwili, bo wiadomo, no nie wolno, ale wymieniłbym w każdej chwili, gdzie chłopaki faktycznie starają się o gołębie, kupują te gołębie i kupują gołębie od najlepszych hodowców Polski i nie tylko, także tutaj to nie wiem, to samo co i tutaj u wnuczka też. Nie masz hodowców takich, którzy, o dobra, bo są tylko hodowcami i gdzieś tam ten, bo to jest parę osób takich, a ta reszta, no to niestety, no to każdy się stara, żeby mieć siłę, żeby coś wylecieć tymi gołębiami i nie jest to takie łatwe i proste w tych oddziałach 220. Tutaj. No tutaj no 220 kilometrów na przykład, tak? Powiedzmy. O, no to tu, no i właśnie, i to jest teraz dowód, tak? To są, no i tu są gołębki oczywiście też roczne, tak? To są gołębki oczywiście też roczne, dlatego to chcę pokazać. Jakie to ma znaczenie? I teraz jeszcze bym jedną rzecz powiedział, mianowicie taką, że te gołębie, które ja przygotowuję na loty nasze z synem, to tutaj jest tak, że tym gołębiom, które rocznym, które są u nas w gębniku, ja im pozwalam na więcej, na dużo więcej, bo ty swoje trzymasz bardziej tak w dyscyplinie, no. Prawda? I karmimy je troszeczkę inaczej, tak? No. Niż te dostają po prostu grubszą karmę. Ale w lotach w sumie, i teraz też jest tak po prostu, no można powiedzieć, no cóż. Są w trochę lepszych warunkach. W warunkach, tak, lepsze mają warunki, no i karma jest też lepsza. Ale w sumie powrót do domu, bo na tych gołąbkach, które są tutaj roczne, no to tak jak mówię, no bardziej nam zależy na tym, żeby one wracały do domu. Mogą trochę wolniej, no ale się tak jednak nie dzieje. I tak wracają szybko do domu, i tak wracają szybko do domu. Po prostu dawają też z siebie wszystko, żeby być jak najszybciej w tym domu. Bolsztyn. No. Tu mamy następny lot, Wolsztyn, tak, Wolsztyn. Kilometry czytamy? No przeczytaj, ile tam jest, bo 260. No, 260. Także no jak loty pod wiatrik, loty lub tam lekko boczne, przy tym kilometrażu, no to już nie dadzą te gołąbki sobie w kaszę jak gdyby dmuchać, tak? Tu mamy co? Gorzów. Gorzów Wielkopolski. No tu już jest odległość 340, no, tak? 340 i od 20 nie. Kilometrów no, więcej no właśnie. Niż w Kłobucku. No, także no, tak to wygląda. No. O, stój rzecz. No, tutaj no, Gorzów Dru, o ten właśnie, co teraz był tydzień temu, tak? No, też te warunki były w tam. Ten ostatni lot, był tak, pogoda była taka dziwna, prawda, zachmurzenie, no. Takie dziwne i w ogóle. No, a ten tutaj lot już teraz był normalnym lotem, tak? Pogoda w miarę sprzyjała, pod wiatr, także no. No, no i tak widać na liście, no i tu są roczne, i tu są roczne gołąbki, i tu wracają, i tu wracają. Także czy to aż takiego ma właśnie znaczenie, że on będzie po prostu na dłuższym kilometrażu, na krótkim kilometrażu, ma chęć powrotu do domu i wraca. Także no, podsumowując to wszystko, jak do na razie jest ok. Piąty lot mamy z głowy, teraz mamy długi lot, także trzeba będzie na nowo troszeczkę przy nich popracować. No i później jeszcze, wiesz co, Łukasz, sytuacja jest taka, że nie chcę mi się tutaj nosić tych
tej paszy, tego wszystkiego, to tak mówiłeś, pójdziemy tam do tej mojej piwniczki, do tej piwniczki, ja pokażemy, co tam ewentualnie jest. Nie ma jakichś, tak jak mówię, nie ma złotych środków. Mamy przykład. Te gołębie jak gdyby dostają to samo, co i tamte, a nawet bym powiedział mniej. No bo nie widzę potrzeby, żeby je bardziej tam poddawać im tej szybkości jak gdyby czy coś, tak? A mimo wszystko jest jak jest, tak? Są w gołębniku, straty są bardzo małe, w sumie no niewielkie. Jedynie co, to troszkę nas wkurza, co niebo nam ładnie chodzą, tak? No. Może nawet nie było tak z początku, kurde, no w powietrzu, jak wypuścimy, no to no nie ma ich, tak? Nie ma ich, gdzieś tam są, nie wiadomo gdzie, wracają po jakimś tam czasie. No i z obsiadaniem też są problemy, nieraz się denerwujemy, no bo nie chcą nam obsiąść, ale... Nieraz jest... chodzą jeszcze godziny z samicami. No właśnie, jak a się zabierze... czarny. No, a to jest od tego Petera van der Merwe, no. Ten czarny, no to jest taki szaleniec. No ale dobra, a będzie młody tutaj po tych, co nie, po nich. Z drugiej strony, z siostry. Jak dajesz swoim starym, no to one mają, jedzą tyle, ile zostanie już pod koniec, że wszystko. No tak, no mają wszystko to, co jak gdyby, tak, te roczne mają do oporu, prawda? Są karmione już, no. No także to tak to wygląda. Tyle, co mogłem powiedzieć, tyle, co mogłem kolegom i koleżankom hodowczyniom udzielić. Jakiś rad, a tak jak mówię, pójdziemy tam do tej piwniczki, no bo deszcz pada, leje, no nie będę tego tak, tutaj przynosił, bo pogoda nam się zepsuła, zrobiło się burzowo, było ładnie, a w tej chwili no jest jak jest, przejdziemy jeszcze ewentualnie tam do gołębnika, pokażesz te gołąbki. No i tutaj jeszcze co bym właśnie byś nadmienił, tak, że bo wiadomo, no kolega Łukasz przyjechał też po gołąbki, prawda, młode, na które żeśmy się tam umawiali, teraz do tej pory jak gdyby, no ja nie miałem na to zbyt wiele czasu, żeby to zrealizować. Tak, myślę, że tak od miesiąca czasu mniej więcej się, tak, się umawiamy. Chyba zabiegamy dosyć mocno. No niestety, taka jest charakterystyka naszej pracy, że no nie ma kiedy, także nawet się nie dziwi, co nieraz mnie też dziwi i śmieszy, bo nieraz opowiadałem, że tam i wywożę te gołębie, jesteśmy z tymi gołębiami tu, tam, tak, ojciec Pio, widzą nas w paru miejscach, ale no to jest nieprawda. Tak, wywożę raz w tygodniu, do tej pory, teraz już żeśmy skończyli. Zaczynają się 500, nie ma żadnych wywożenia gołębi. A tak to raz w tygodniu, żeśmy mnie tam w czwartek wywieźli. No to jeszcze wnuczek sam przychodził rano, zanim nim do szkoły sobie tam poszedł, to przyszedł tu o godzinie 6:00. On tam ma niewiele tych, to już siedziały, dziadek już masz naszykowane. No to no niestety wnuczkowi musiałem z tymi gąbkami jechać, bo pewnie ze swoimi to chyba bym nie jeździł, bo one są już na tyle doświadczone, że nie muszą brać udziału. Ale jak jechałem, no to je zabierałem. I to jest wszystko, jakie te gąbki miały treningi. No, no i tutaj tak myśl, żeśmy przerwali, ale no, pociągnęli, żeśmy to dalej. To co odnośnie jeszcze tych gołąbków. No a tam, tak jak mówię. Tutaj mamy gołębia syna maratonki, jednego z najlepszych gołębi samca w Polsce, jego to był tata. I po nim gołąb będzie wystawiony na aukcję, jego dziecko. Jak Andreas pokazujesz. No, piękny samczyk. To od dziadka dla ciebie, prawda? No. Masz. Chodź. No to co? Teraz na wolierę. No to idziemy na wolierę właśnie do Kacperka tam, do tych gołąbków, tak, żeśmy tutaj mówił, który mi tam sobie zdobył tego 10. Tylko Polski. Wrzucę tu. No schow go sobie. No pogoda nam właśnie nie dopisała, ale no bo zaczęło się, kurde, ostro padać. Tam pani wysłał jest gołębik gołębi młodych. Tak? To są Kacpra gołębie. To są, Kacpra, właśnie młode gołąbki. Ile ich tam będziesz miał? Kosetki, co nie? Kosetki będziesz miał. No, tam są właśnie, te białoloty właśnie to są głównie z tych gołębi, tak? Które tam się widać, mocno się kąpią. Chociaż się już dużo wykąpały, bo ten deszcz już pada mocno i długo. A to są twoje. No, też się próbują kąpać. No, także, no i tam ma, Kacper ma swoje te cholerka, bo ten deszcz nam przeszkadza, ale może tam później się uda podejść. No, nie ma tam zbytnio jakichś tam idealnych, tak jak mówię, warunków do ale cóż, no, one mają wracać do domu i mają się tym cieszyć, co nie? Także no, tutaj jest jego po prostu podstawa gołębi. Może zaświeć światło, będzie lepiej widać. Są kurde, o! Gołąbki takie raczej... Nie raczej, tylko wyselekcjonowane. No, ma, wiadomo, no, ma tu gołębie po najlepszych lotnikach,
jakiekolwiek żeśmy tutaj uchowali. Dzieci tych najlepszych gołębi są tutaj w Łębniku. Te białoloty na przykład, no to są wszystko córki. Z maratonki. Nie, te masz po starym tym, po 71-89. O, maratonkę masz tam, tak? Jest maratonka? Tak, jest. Ale gdzie? Jest, tam tu ona ma w tej chwili... No, bo młodek karmiła, co nie? Tak, to jest, ona w tej chwili trafiła do Kacpra. No, bo tu jest specjalny, sam jest dla niej, co nie? Zresztą no, jest młody. Znaczy, po niej nie ma, bo po niej, to znaczy, po niej nie, przeniosłeś, tylko po niej jest ten, którego prezentowałeś, tego białolota, tak? Aha, okej. Okay. No, tylko że samczyk już był mój, tam najlepszy, który był chyba czwartym gołębiem Polski, szóstym gołębiem Polski, jeden z najlepszych gołębów. Mogę ją złapać? No, no złap sobie. To no, czekaj, przecież... zamknę. Nie, no czemu chcesz zamykać? No bo będą gołębie się płaszyć i tu latać. Aha, no dobra, złap sobie. Ona wejdzie do gołębi. Panie? No. No, tam będzie też czarny gołąb, właśnie od Petera van der Merwe, to jest, to masz po tej 159,94, prawda? No, to jest ten syn, syna... I ona była normalnie lotowana. No tak, no kurde, przecież to jest maratonka, jeden z najlepszych gołębi Polski w maratonie. Ona była ileś tam, kurde, no już... Trudno to spamiętać, te wyniki. No, no i tutaj jeszcze chodź, no to wejdź, Łukasz, z tym. No to tutaj właśnie, no, tylko że trudno, bo piorą są takie, trudno je ściągnąć z gniazda. Wiadomo, że ty jesteś trochę i tutaj razem jesteśmy, no troszeczkę im przeszkadzamy, ale proszę. To są w sumie 21 rok gołębie, tak? Mają czym machać. Po nim chyba też jest gołąbek. Tam masz, wybrałeś. O, kurde, no. Weź. Czekaj, otwórz półkę. Weź wsadź rękę, no kurde. Chcę urwać. By mógł, to by się urwał. One już w tej chwili powyrzucałeś jajka, tak? Sztuczne wszędzie już masz, już je nie będziesz męczył. Już na tyle wychowałeś, że ci tobie starczy. Za dużo. I jeszcze obdarujesz. O. Następny. No one ci wychowały w tej chwili drugi, teraz mają po jednym miałeś, młodych, tak? Ale no drugi raz już chowią, no i teraz już koniec, już nie będą chować, no tak, tak wyglądają jego gołąbki. No i cóż, no następnego. Aha, i tu będzie wystawiony, wiesz, tu będziesz, wystawiłeś też jednego gołębia. Z tak zwanej peli. No, tak zwanej peli, tak, bo to gołąb Gerings, w Kubańcu, gołąb Gerings, razy 10, bo ty nie pamiętasz tego, 10,80, niebieski, jeden z najlepszych lotników naszych, bynajmniej na przykład w kategorii A, on tam miał, kurde, koeficjent bodajże 1 coś. No, to z 17 roku, no w tej chwili to wiadomo, już ten gołąbek nie ten, ale to jest właśnie jego córka. Jego córka. Piękne ma oko. No i tam. A tu mamy na przykład, też tam chyba to po tym, tak, to jest, to masz znów po Spartakusie. Jaki głupi. Spartakus. Po Spartakusie to ja wystawiłem tam młodego, dałem jednego, bo tego gołębi jest dużo. To jest Spartakus razy właśnie 71,89. To są nie do zajechania gołębie. No cóż, no tutaj może no to płowę, no to tam płowego akurat nie ma z płowy. Czarnego? Czarne? No. No dobra, ale będą walić, przymknij to, bo on jest Łukasz się boi. No, tam będzie właśnie... Petera van der Merwe? Tak, Petera van der Merwe, tak, tak. No, ale przy nich były moje najlepsze samiczki, które żeśmy mieli. No i tam wcześniej tam właśnie wnuczek wspominał o tym czarnym szaleńcu, który, kurde,
ciężko ma na dach obsiąść. Ciągle mu mało. Latałby i latał. Latałby i latał, tak. Jemu jest ciągle mało. Akurat, bo to jest, ona się wywodzi z mojej białoloty, prawda? Z Margaret. Margaret, albo z tej, musiałbym zobaczyć na tym. To będzie, będziemy mieć na tym i jest właśnie niebieski białolot. Jest pstry, bo to podał, no w sumie do swojej babki. Ładny go. No, no tutaj, no cóż, jeszcze czekaj, pokażemy. Tu jeszcze mamy Bykol. O, to jest Gerings. Wiadomo, Geringsy to strasznie silne gołębie. W sumie w połączeniu z tymi naszymi gołębiami. No tak widać, one dopiero trzecie lotko mają wyrzucone, także u nas nie są gołębie, czy to są w rozpłodzie, czy nie są. Aha, no i teraz jesteśmy tutaj teraz przy takim macie, Łukasz, żebym. Bo nawet tobie do tej pory tego nie mówiłem, ale chciałbym to teraz zrobić i tu przy okazji pozdrowić pana Janka, Fabiana. I właśnie chciałbym pokazać cztery jego gołębie, które po prostu pan Janek życzył sobie, żeby te gołębie trafiły do, w nasze ręce. W nasze ręce. Dla mnie. Tak, głównie właśnie tutaj. Kacpra, które no, mamy już trzeci rok te gołębie. Te gołębie są już w naszym gołębiku, 2021. Ja ich tam w sumie nie pokazywałem. Ja pamiętam hodowca z Opola? Z Opola, tak, z Opola. To moim zdaniem... Najlepszy. Brak słów. Także przejdźmy, ja pokażę. Tego nie pokazywałem, ale tak jak mówię, przyniosę te gołąbki i ci zaprezentuję te gołębie. I tu są dzieci po tych gołębiach, tak? Po nich nigdy żadnego gołębia żem nie wystawił, jak gdyby na aukcji, na żadnej nie były. Ale teraz po tych dzieciach, no bo one są tutaj u Kacpra, no to teraz cztery te gołębie po jednym z każdego gołąbka trafią, bo Kacper tamte pierwsze sobie, wiadomo, pierwszy ląk zabrał, teraz z niektórych poprzekładał jajka, no to też sobie wychował, po jednym zabrał, ale no tak... No ten też cholera pada, bo pokazał, no już no nie ma sensu tam dokładać, mógł starszy tych gołąbków, pani wysokie, żeby się tym wszystkim zająć. Bo to jest dosyć ciekawa hodowla. Hodowla, to jest moja zdaniem, to najlepsza hodowla świata. Bo najlepsza hodowla świata. Ale jakiś hodowca mi opowiadał na temat gołębi Jana Fabiana. To jest taka hodowla, która chyba w latach tam 2000... To była hodowla od lat, który ja się fascynowałem, będąc kurde w wieku tam powiedzmy... No nie wiem, może Kacpra, może ten, no to jest hodowla, która nie ma sobie moim zdaniem jak gdyby równych, no nie ma sobie równych. Nie miała, no bo w tej chwili już gołąbków nie ma, no kiedyś żeśmy nawet pana Janka odwiedzili, no ale to już tak tylko... W ciężkim stanie. Nie, już nie lotuje od 8 lat i dlatego te gołąbki, które tutaj do mnie trafiły, no to były, to są gołębie, właśnie jeszcze nadmieniając, to są gołębie, które od początku do końca waliły do domu, tak? Które, no, pokażę na tym, że no, gołąb, który daje z siebie wszystko, to co jeszcze pan Janek podkreślał zawsze, to potrafi mieć nawet jedno czy dwa pióra wywalone, pójdą mu krzywo, tak? Bo to wszystko z tego, zwijają się, tak? Tak, że on daje z siebie wszystko, że on, kurde, do, siłą niesamowitą dąży do tego, żeby tego domu wrócić. Także tutaj, ale to piękne ptaki, to zresztą, no tak, tutaj widać na tym, no, pokażemy. Co któryś tam ty gołąb, no właśnie przecież jest krew tego gołębia, którego tutaj mamy w gołębniku, prawda? No, także, no zobaczymy, no pokażemy te gołąbki, pokażemy, bo tego na, wypewnie na pan Janek sobie życzył. Tak, no oczywiście, no to są oryginalne gołębie na oryginalnych jego obrączkach i tutaj nie ma... Zresztą, ja od lat te gołębie zawsze mówiłem, zawsze miałem w gołębniku i... Zawsze zostaną u mnie. No, także teraz właśnie zaprezentujemy te gołąbki, które są w naszych ręcach. To właśnie są oryginalne gołąbki z hodowli Jana Fabiana. Tutaj nie wiem, bo nie mam okularów, ale tu zobacz na tym. Tak, to jest 13 roku. No w tym roku już niestety, ale nie udało się już po niej nic uchować, ale oczywiście zostaje u nas w hodowli. I tutaj
ale to jak gołębie wyczyniały cuda. Skrzydło do tej pory się trzęsie. Dobra, no teraz właśnie zaprezentujemy. Chyba najładniejsza. No ta jest wybitna. Jedną z wybitniejszych. Jakie oko, zobacz. Popatrz, jakie oko ma ten koło. Ale możesz do niej mówić, możesz do niej przemawiać. Nawet jak Fabian nam ją dawał, to mówił, że... No, to, że po prostu... Dużo rozmawiać, dużo z nimi rozmawiać, bo lubiły jego rozmowy. Także, o i tutaj właśnie to bym... To jest 14. No i tu bym właśnie to, o czym mówiłem, prawda? Te lotka, które już idzie, akurat to jest ładnie widać, bo jest wielolotko. Idzie już w bok, prawda, ten gołąb w swoim życiu przeleciał mnóstwo kilometrów. No i kadencję zakończył w 2018 roku. Ona skończyła, tak, i te tu te jako samczyki, czterolatek tak. Zakończyła. No, ta jako czteroletka. No, tu, te, a tutaj o, podobna sytuacja, tak, też. Tu akurat tutaj wyrzucił, ten wypierzył się. No i to już niestety rosną już cały czas takie pióra, ale proszę bardzo. Coś wspaniałego. Tego nakrapianego, którego tam żeśmy pokazywali, no to tych gołąbków, z tych gołębi tam jest. Także to będą jak gdyby wnuki do nich. No. Może to już ostatni rok też płodzi ten gołąbek, bo to są gołębie, ten też jest, ten jest z 13 roku, tak? Tak samo, to jest gołąb z 13 roku. Tu nie widzę dobrze, ale... Tak. No i tu jeszcze następny, samczyk tak, najmłodszy jeszcze, z 15. No ten jest z 15. No jeszcze jest samiczka jedna, ale a już... Ona ma akurat tam młode. Niesamowite ptaki. Takimi gołębiami. Nie wiem, czy mogą się poszczycić ci zachodni hodowcy. Mają coś takiego. Ale zawziętość, upartość tych gołębi. No i spokój, opanowanie. Nie ma tak, że można je po prostu wziąć do ręki i głaskać. No, także... Aha, i tutaj właśnie chciałem pokazać, bo w tej, ale to w tej chwili jest tak sparowana. Tutaj właśnie córka olimpijki właśnie jest sparowana z tym nakrapianym Fabianem. No, ale to już zostaną, jeżeli... bo jeszcze nie czuję, tak. No, już kość ma ten, ale jeszcze... Niedawno je sparowałem, bo mu zabrałem jajka. No. Także tutaj co, stoimy w sumie obok, no, obok twoich gołąbków, tak? Tu masz gołąbki lotowe. Młode, no i lotowe, tak? Które tutaj właśnie z tego miejsca startują. Trochę ci tutaj drzewo przeszkadza, prawda? W niektórych momentach, ale no, mają warunki, tak jak widać, co im wcale co nie przeszkadza. No mów też coś. No, teraz tam pójdziemy swodnie, do gołębnika. Spokojnie sobie radzą. Także no, nie ma tu jakoś, tak mówimy, dużo naturalnie miejsca. Wszystko trzyma, wszystko jest o, jakoś tak miejsca. Tej przestrzeni nie mają, kto wie jak dużo, ale widocznie, tak jak mówiłem wcześniej, nie potrzebują tego. No także tutaj, tu są samiczki masz, tak, a za ścianą no i za masz, ścianą no, są samce, siedzą w celach i czekają na... No, tylko, że wiadomo, no cele masz pozamykane, one są do siebie niedopuszczane. Tylko jak wracają z lotu, wtedy się widzą, ale i tak masz samiczek, masz więcej, prawda? Masz chyba 20 parę, a samczyków nawet nie wiem, ile tam miałeś. Około 18. Około 18 masz, no właśnie. Aha, i połowy, co ci doszedł, tak? No, bez tipesa już okorowali. No, już go okorowali. Słuchaj, no nie wiem, czy wejdziesz, złapiesz sobie jakąś z jedną, może podejść tak, pokaż. Wejdź, pokaż. My się trochę teraz stresują, bo tak to... Zależy, którą. No, w którą tam miałeś chyba. Nie
boją się. Nie, no wiadomo, nie będziemy je płoszyć, no bo wiadomo, lot niedługo i to jest chyba tak... 12.34. No, to jest tym lepszym wynikiem. No. Tutaj, żeby miały więcej przestrzeni nawet, to ma klatkę, klatkę postawioną i im otwiera, to one sobie tutaj wychodzą do słoneczka. No, taka mała wolierka, tak. Mała woliera. To do słońca może. To pokaż sobie jedną z tych lotniczek. No i tam sobie wystawiłeś na tą aukcję, prawda? No. To siostry, siostry bracia, jej bracia. Tych gołębi, które tutaj trzymasz w ręku. Tu jest się no, takie... Widzisz, to jest takie łapanie. Nawet trzy malotko wyrzuciła coś? Nie. 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 Mruczy do ciebie? Musi cię lubić. No jest z tą jedną z najlepszych. Mhm. No ale to do kamery, a nie do tyłu pokazujesz. No, dobra, zanieś, nie płożej. No, no to pokaż, bo one sobie teraz ładnie stoją. Pewnie tutaj jak widać w tej chwili jest dzisiaj wtorek, także on nie ma tutaj za bardzo, no cóż tam, grid ma nasypany, tak? I Jadek, tu no, idę. W jakichś samczykach tam, jak on i tak cię znają. No, także... A tutaj panie wysłanie, są wloty gołębi młodych. Tak, tu są wloty właśnie gołębi młodych, ale to widzisz, popadało deszcz, one sobie teraz leżą. Teraz u nas się tu trochę przyciemniło ze względu na te ciemne gołębie, tak? Tam wiadomo, są teraz wykąpały się i to porządnie, bo przecież mamy też ciemnego białolota z tych gołębi. A to masz tego no, samczyka, tego co masz, jednego z lepszego, no zmazany to właśnie. To jest na pewno też zmazanego. To jest rodzina, no. Tak, tak, tak. O, a tak sam. To łagodne są, nie boją się. Sam kolor, no prawda? Tu takie te mazy mają takiego. Dlatego je Kacper nazywa mazany, bo to są właśnie maziaki 11860, tak? To są, wszystko wywodzą się z tych gołąbków. O, tu teraz idzie. Tu idzie teraz następny hodowca. Przywitaj się ładnie, powiedz dzień dobry. Tutaj stój, dzień dobry powiedz, ładnie. O, właśnie. Co się tam dzieje? Powiedz, jak to tam pomagasz dziadkowi, co? Jak to pomaga? Wiecie, rower. No, rower sobie kupiłeś, no to będziesz się uczył jeździć. Ale powiedz, jak tam pomagasz dziadkowi przy gołębiach, co? Jak to jest? Co robisz? Wszystkie wyganiasz gołąbki na obloty, tak? Tak? No właśnie. To jest hodowca następny. No widzisz, jak mokro. Także podziękuj, powiedz do widzenia wszystkim. Do widzenia. No. Nie, nie mogę ten, bo o trawę. A, nie możesz na trawę, dobra. To idziemy. Tak widać, one sobie tutaj siedzą na tej wolierze. Przychodzi dzień lotu. Są wpuszczane do korytarza. Klatka jest tam podstawiana w środku, wpuszczane są do korytarza, no i tak są zabierane na loty. A samczyki do nich są właśnie dopuszczane i jak wracają z lotu, no to oczywiście samczyki na te samiczki czekają. I są wpuszczane, i one wtedy są właśnie dopuszczane do siebie. Ale być może teraz na 500, nie wiem, jeszcze tego w tym roku w sezonie nie robiłem, być może teraz je pokażemy. Ale to wszystko będzie zależało, jaka będzie pogoda, jak się będzie zachowywać. Tak, żeby może zbytnio ich nie pobudzać, bo one same w sobie są już nieźle pobudzone. Te młode już chodzą do. Tym bardziej, że tutaj właśnie to słoneczko im przygrzewa, mają ciepło, także wszystko jest. No, a tutaj właśnie mamy tam wystawioną właśnie to, co mówiłem, z tej nakrapianej białoloty. To jest siostra, taka ciemno nakrapiana, a akurat ona tutaj stoi. To jest jedna z super lepszych lotniczek naszych też. Także... Tu gdzieś jest też 4903, po 4903 jest niebieska. Oczywiście cały czas ona bierze udział w lotach, bo niestety, ale ona musi pracować na wynik. No a pozostałe gołąbki, no to wiadomo, no wszystkie robią to, co mogą, żeby wrócić do tego domu. Także teraz hodowcy jesteśmy, kurde, tutaj w naszym jak gdyby królestwie, gdzie jeszcze nigdy
jak nie było pokazywane, no bo zresztą zawsze tamtą karmę czy cokolwiek zanosiłem, ale tak było widać na tym, no burza, deszcz, wszystko mokre, także nie ma sensu, ale tym bardziej, może lepiej. Także zacznijmy od tego, że tak jak mówię, w tej chwili żeśmy przeszli na karmę tylko polskie, jest to karma firmy Zenek. Tak jak tutaj widać, może Łukasz zrób jakieś, albo ja nawet wezmę jakąś tą miskę, co dajemy, żeby zrób jakieś zbliżenie, prawda, w tej chwili zależności. I tą karmę, o, można sobie zobaczyć na workach, nie ma śladu po jakimś tłustym tłuszczu, że na jest to naoliwiane, czy cokolwiek robione, chociaż tak, ta karma na przykład, no to wiadomo, jest to karma tłusta, jak nie wiem co, ale tak to właśnie wygląda. I tą karmę, którą tutaj właśnie teraz mamy w sumie, żeśmy to z panem Jurkiem, jak gdyby pomagałem mu to opracować. Na, głównie chodziło o loty, ale było w sumie już troszkę późno, żeby to wszystko zrealizować, także no, pewne rzeczy, które tutaj pan Jurek zmienił, no to te worki, no i ta karma, która jest teraz, nie ma możliwości, żeby z tego się kurzyło, czy cokolwiek, jest to wszystko pięknie wyczyszczone. I tak jak mówię, tutaj są te karmy 3-4 rodzaje, które ja głównie używam. Oprócz tego jest karma, na przykład, proszę zobaczyć, karma to jest w sumie rozpód, tak? Karma rozpłodowo-lotowa. No to tej tutaj akurat, to już jak jest długi lot, to wtedy w tej używamy, a tak to tu mamy następną dla wdowców, karma z grochami, z innymi nasionami, no czerwona kukurydza, czarna kukurydza, ciemna. Także tutaj tak to wygląda. Tu mamy następną z karm. To w zależności, tak jak mówię, powiedzmy te karmy, no to używamy od środa, czwartek, piątek z dodatkiem, tak jak tutaj widać w tych tutaj woreczkach. Tu mamy jeszcze oprócz tego ten ryż pady, którego też używamy poniedziałek, sobota na lot. Jęczmień, no to chyba wiadomo, każdy tam raczej z hodowców używa. O, tu jest jeszcze właśnie ta karma, ale to jest mocna właśnie karma, którą żeśmy ustalili z panem Zenkiem. No, ale to już jest właśnie używana, będzie raczej na maratony, na te 500-ki, które się teraz zbliżają. Także tak to wygląda. Aha, jeszcze tutaj mamy właśnie karmę, z którą żeśmy też przygotowali wspólnie z panem. Nie, no to dietę to jak gdyby, ja, o właśnie, dieta akurat to powiemy, to jest karma oleista, prawda? No czego tu więcej szukać? No to wiadomo, gołąb dostaje w piątek pod wieczór, po oblocie i część w sobotę idzie przed koszowaniem, także żeby tym nie za bardzo, bo wiadomo, te karmy oleiste czy słoneczniki, że coś potrzebują dużo wody. No i oprócz tego jeszcze oczywiście używamy orzechy, tak? No bo orzechy używamy, przychodzą te długie loty. Od 300 km już zaczynamy tam podawać, w zależności od trudności lotu. No i 500-ki, no to już wiadomo, tych orzeszków tam te gołąbki sobie trochę zjadają, no bo muszą mieć jednak tą siłę, żeby do tego domu wrócić. A tylko wszystko musi grać z sobą, tak? Pogoda, wiatr i to wszystko musi być do siebie dopasowane. Także, aha, tutaj jeszcze z tych karm, które, żeby to nie pominąć, bo tutaj pan Jurek, nie po to, żeśmy nad tym siedzieli, męczyli się. Także wszystko firma Zenek w tej chwili u mnie tutaj króluje i zostanie. Te gołębie się zachowują wspaniale, tak jak widać, po lotach latają, nie ma żadnych problemów, żeby się cokolwiek z tej karmy kurzyło. Jest to wszystko całkowita zmiana, jest idealna ta karma, moim zdaniem dopasowana do tych. A tak, tutaj proszę Cię bardzo, tu mamy karmę, którą właśnie ja nie stosuję tam jakichś diet dodatkowych, jakichś tych, wszystko robię z tych karm, które tutaj mamy. Właśnie samodzielnie to wszystko właśnie do gołębi dopasowuję. Jest to wszystko dobrane według mojego uznania. To co gołąbki potrzebują, to ja do tego, do karm tej firmy tutaj Zenek dokładam, tak jak mówię, jęczmień, który też mam od pana Zenka, czy tam ryż, i do tego i sam tą karmę szykuję. W poniedziałek, to jest wtorek dzisiaj, bo dzisiaj mamy wtorek, to jest taka karma, tak? W
poniedziałek jest jeszcze lżejsza, bo to już jest, będzie po południu, no to już dostaną taką karmę, a tym bardziej, że mamy 500. No, a na środę, czwartek i piątek, no to już tak jak mówiłem, wejdziemy z tymi karmami, które widać. One no, no mają wszystko. Mają wszystko to, co potrzebuje go, moim zdaniem, do lotu, żeby mieć siłę, żeby wrócić do domu. No i cóż, tutaj więcej jakieś tam, kurde... Konopie, to wiadomo, to chyba każdy z hodowców stosuje, jedynie co, to tak żartobliwie się śmieje, że mam czarną broń, o! Bo grykę, prawda? No to jest gryka tylko. No i ja właśnie tak nieraz żartuję z hodowcami, że mówię, a dzisiaj dałem im czarnej broni, tak? One to niechętnie jedzą, ale w poniedziałek tam przy tym, i przy młodych też to stosuje. No, jedynie co jeszcze fajnego, to o, co nie? To jest wypracowane, proszę zobaczyć. Pójdzie na licytację, jeszcze trochę ją damy na licytację. To ile jest praca. Ona się namieszała. Ile się ta łyżka musiała namieszać, żeby ją tak zetrzeć. Z ile ona mala? Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam ile, ale już żeśmy z Kacprem byli na tym, to żeśmy zakupili nową. Teraz porównać sobie, proszę, tą i tą. Ale ona jest dalej w użytku. Ta jest na pamiątkę. No i tak, ta jest w użytku dalej, ta odpoczywa. Ale pewnie się to zmieni niedługo. Także tak to wygląda. No, a pozostałe rzeczy, które... To tak jak widać, o proszę bardzo, wszystko jest jeszcze zapakowane, no bo wiadomo, wszystkiego nie używam. To, co używam, no to tutaj jest na bieżąco, tak. Głównie Hablabs. Tak, u mnie króluje głównie Hablabs. Po hepatik. Muskul teraz zacząłem podawać, wcześniej podawałem na te krótsze loty Power Speed, no i te wszystkie rzeczy, o, mikrostop, olej, no jeszcze olej lniany jeszcze używam, ale to normalnie kupiony w sklepie, no i wszystkie te środki, które o, Sedahol, który gołębie dostają, Naturalinę, no to wszystko, co tutaj widać, oha, no i wiadomo, po locie, Level up. No bez tego to raczej bym na gołębi nie przyjął do domu. Muszą to zawsze mieć. No probiotyki, super probio. To jest też świetna rzecz. No i, a level up co to jest? Wiesz, saszetki, to są takie saszetki elektrolit. Do wody, wiesz? Tak, tak, no naturalnie, że elektrolit, żeby... To jest wydajne, saszetka na 5 litrów wody, także spokojnie można tym gołąbkom podać. No nawet jak gorąco jest upał, no to też. No i jedynie co jeszcze... Chromestan. Tego używamy dosyć dużo. Dwa razy w tygodniu te gołębie muszą dostać. No bo to chodzi o te skrzydła, żeby... Tylko, że to nic nie daje, jeżeli hodowca im to podaje, powiedzmy, o dobra, bo mi złapie skrzydło i ja mu to podam, to ta reszta już będzie zdrowa. Nie, to trzeba stosować praktycznie przez cały okres. No, powiedzmy zimą raz w tygodniu, ale już począwszy od marca czy ten, no to niestety, ale trzeba to stosować. Aha, jeszcze jedna, co takie... No dobra, bajzel, ale nie jest. To co jeszcze daje? No magnez daje w tym. Zwykły dla ludzi, tak. Magnez podaje i witaminę C podaje. No i vitamina C. Też dla ludzi. Olej lniany, no to co wspominałem wcześniej. Co nie? No i orzeszki, o których właśnie mówiłem. Właśnie nam już braknie tych orzeszków. No to te orzeszki jeszcze podaje, co nie? Do tego. No także, a tutaj no cóż, miód mam i skurde od pszczół, prawda, jak propolis. Propolis na tym. No i jeszcze jedna rzecz, którą jest jak jest, ale dobra, pokażę. Tylko, że teraz już nie używam, prawda? Bo to ale wszystko zapachy. Daje, no zapach, prawda, tego kamerę ten nie przyniesie. Ale używam tylko czosnek teraz, po locie. Poniedziałek im podaję, zawsze mają. To jest czosnek, miód, ocet. A, okay. Takie, i to na karmę zawsze podaję razem z drożdżami, prawda? Mhm. W poniedziałek im to podaję. No. A to akurat już są puste słoiki, bo to używam raczej zimą. To był propolis z bimbrem wymieszany lub propolis razem z tym. No i to już tak zostały takie resztki. Muszę te słoiki właśnie kiedyś się zmobilizować, pomyć i naszykować sobie na zimę, bo latem już tego nie używam, tylko przez okres zimowy. No. I inhalik jeszcze na oczyszczenie drugą. A no to inhalik, no to wiadomo co, nie? No to co tutaj pokazali żeśmy, no to wszystko jest. No. Ale głównie to wiadomo, no skupiamy, właśnie to jest ważne, żeby to wszystko połączyć, żeby to miało jak gdyby w swoim wydaniu to, czego my oczekujemy, prawda?
No bo jedno bez drugiego, jak gdyby moim zdaniem, nie będzie funkcjonowało, bo to musi być podane, tylko wszystko musi być podane, ułożone z jakimś tam harmonogram tego wszystkiego, żeby to tym gołębiom grało ze sobą. No nie przeszkadzać, tak? Żeby one to wchłaniały z siebie, a nie żeby z siebie to wyrzuciły i nie podawać im tych pewnych rzeczy w niektórych momentach, których nie potrzeba, tak? Który ten gołąb nie potrzebuje, bo jeżeli widzimy, że on pięknie lata, fruwa, kurde, i wywija, ma formę, no to tą karmą trzeba dyrygować, jak dyrygent orkiestrą. No to samo z środkami, które im podajemy. No. A to, co, kochani hodowcy, tam użyjecie w swoich hodowlach, to do każdego indywidualnie należy, ale no ja uważam, że to wszystko, co tutaj posiadamy, no to jest związane z tym, że no jest jak jest, tak? Gołąbki muszą pracować, powracać do domu i być zdrowe. Także tyle. Pozdrawiam. Także tyle. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dobry lot. I do usłyszenia.